Dobry wieczór. Jak zwykle w niedzielę witam wszystkich widzów TVP Wilno i zapraszam do klubu u redaktorów, gdzie rozmawiamy o sprawach ważnych dla Wilna i Wilneńszczyzny, Litwy, a przede wszystkim Polaków na Litwie. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. W Rosji, a przede wszystkim na Białorusi, jakże bliskiej nam geograficznie i historycznie, a czasem jakże odległej politycznie. Na początku przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Na Litwie poprawia się sytuacja epidemiczna. Rząd podjął decyzję o poluzowaniu kwarantanny. Jako pierwszy w tym tygodniu zostały otwarte stoki narciarskie. Powoli wchodzimy w scenariusz C, pozostawiając najgorszy scenariusz za sobą. Moskiewski sąd pozbawił wolności Aleksieja Nawalnego i odesłał opozycjonistę na 2 lata i 8 miesięcy do lagru. Świat potępia skazanie Nawalnego, Rosjanie protestują. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda nominował liderkę białoruskiej opozycji Svetlanę Cichanouską do pokojowej nagrody Nobla. Cichanouska stwierdziła, że jest to wyraz uznania dla narodu białoruskiego. Litwa przystąpiła do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza i zobowiązała się do zainwestowania 20 milionów euro. Głównym celem Funduszu Trójmorza jest stworzenie połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych w regionie między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Instytut Polski w Wilnie obchodzi 25. rocznicę działalności. Z powodu pandemii działalność placówki przeniosła się do sieci. Oczywiście pierwszy kwartał będzie w całości realizowany w systemie online, ale niezależnie od tego, gdzie te projekty planujemy, będzie bardzo ciekawa oferta. W ciągu 25 lat działalności Instytut Polski w Wilnie zorganizował około 2,5 tysiąca wydarzeń promujących polską kulturę, historię, naukę i tradycję. A naszymi gośćmi są dzisiaj w studiu Paweł Marzejka, redaktor niezależnej telewizji Bielsat. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jacek Jan Komar, redaktor portalu ZWLT. A zdalnie jest z nami politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Szaruna Slekis. Witam serdecznie. Witam. I zacznijmy może właśnie od Rosji. Waszym zdaniem, czy ta sprawa Nawalnego, areszt Nawalnego może doprowadzić do jakiejś eksplozji nastrojów społecznych w Rosji? Czy tam wszyscy już się tam pogodzili z tym reżimem i jakieś palace czy areszty nie są w stanie już tego zmienić, panie Pawle? Moim zdaniem eksplozja już jest. Ja oczywiście tą sytuację w Rosji porównuję do sytuacji Białorusi, bo to jest... Można znaleźć tutaj podobieństwo i czasowo, i wydarzeniami. I widzimy, że władza, jak w Białorusi, tak samo jak i w Rosji, postanowiła nie spróbować negocjować z obywatelstwem, z społeczeństwem, tak, z obywatelami, nie szukać rozwiązania, po prostu użyć gwałtu, przemocy i prawa, w cudzysłowie. Także, tak jak na Białorusi, patrzę na tą sytuację, że to może trwać bardzo długo, jeżeli władza, tak jak mówimy, postawiła na gwałt, a może to skończyć się bardzo szybko. Różnica jest w tym, że podobnie Putin jeszcze ma jakieś tam poparcie w społeczeństwie swoim, a w odróżnieniu od Łukaszenki, który ma to poparcie znikome. Panie Szarunasie, jak pana sądzi, czy w Rosji też dojrzewa coś większego? No, nie wygląda na to, że coś większego dojrzewa tam. I jeżeli patrzymy tam na ankietowanie ludzi, to Putin jak zawsze ma za 50% popieranie. I nie wygląda, że Nawalny jest jakąś tam alternatywą na serio. No, sytuacja, ja myślę, że będzie trwać, a reżim zostaje jaki był. Czy te rosyjskie protesty są może w stanie przyćmić białoruskie? Czy to nie jest tak, że tak naprawdę do niczego większego nie doprowadzą, ale stworzą właśnie jakąś alternatywę, trochę rozrzedzą tę sytuację po niemiecku? Ja myślę, że nie, dlatego że to są, jakby jak tutaj też i przedmówcy wspomnieli, są mimo wszystko innego typu protesty. Wiadomo, że na Białorusi społeczeństwo jest w swojej zdecydowanej większości przekonane, że Łukaszenko jest nielegalnym prezydentem. Natomiast w Rosji mamy po prostu przeciwników samego Putina, ale jako prezydenta Rosji i jego rządów. To są dwie różne rzeczy. Ja myślę, że doskonale to będzie wpływało na także reakcję na Zachodzie, czyli w ogóle za granicą, że te protesty czy te sytuacje nie będą łączone. Natomiast jeśli chodzi, wracając do tego początkowego pytania, czy to się może w coś przerodzić większego, no na razie jest jeszcze na to za wcześnie, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast sytuacja z Nawalnym jest taka, że on jest alternatywą.
teoretyczną, ale alternatywą dla Putina, bo zobaczmy, że do tej pory zwykły Rosjanin mówił, że aj, pójdę zagłosować na Putina, jaki jest, taki jest, ale... Bo i tak nikogo innego nie ma. Bo tak nikogo innego nie ma. A w tej chwili jest alternatywa i prawdopodobnie właśnie dlatego tak bezwzględnie i brutalnie Nawalny został wsadzony do więzienia, żeby nie miał okazji, bo w zasadzie to on nie jest w stanie wywołać jakiegoś ruchu, który by zmiótł Putina, natomiast nie wiadomo, na ile on byłby aktywny na wolności, żeby właśnie poważnie zagrozić przed następnymi wyborami prezydenckimi. Więc on, ja myślę, ja się zgadzam z politologami, komentatorami, którzy twierdzą, że on jednak będzie siedział aż do samych wyborów, że te prawie 3 lata to jest, że on nie wyjdzie, że dostanie jeszcze coś tam. Na pewno się coś znajdzie. Bo to czyli taka po prostu izolacja, żeby był święty spokój. Tak, nie jeździł po kraju, nie spotykał się z ludźmi. Nie tworzył jakiegoś fermentu, bo jakby jakby podłoże do fermentu jest i jednak tutaj Nawalny mógł być jakąś taką iskrą. Nie wiadomo, czy mógłby zastąpić Putina, tak? Ja bym dodał taką rzecz, że może Nawalny nie jest alternatywą Putinu w sensie poparcia teraz, ale już został takim symbolem tego, co władza w Rosji może zrobić z swoimi obywatelami, z każdym obywatelem. Także to teoretycznie może właśnie powołać taki, nie wiem, ruch, zryw w społeczeństwie. Tego nie warto lekceważyć. No właśnie, czyli Nawalny jest takim odpowiednikiem Cichanouskiej w przypadku Białorusi? Sama Cichanouska powiedziała, że to jest zupełnie inne poziomy, nie w sensie tam oceny i tak dalej, tylko że Cichanouska cały czas mówi, że jest symbolem właśnie protestów. No właśnie. Nie pretenduje na alternatywy, nie pretenduje nawet na prezydentstwo w Białorusi. Prezydent Litwy ostatnio nominował liderkę tego białoruskiego ruchu do Nagrody Nobla. Czy w ogóle jest to tylko gest? Czeka szansa, panie Szaronasie, czy ta Nagroda Nobla jest realna, czy to się liczą samo nominacje i jakie ma znaczenie ta nominacja? Czy to jest taki pusty gest? To wygląda oczywiście, jeżeli patrzymy z sytuacji Litwy, to oczywiście czymś w polityce. A z drugiej strony to gest. Ja myślę w stronę białoruskiego ruchu demokratycznego. A ile ma szansów, to już inna sprawa. Ja jestem sceptykiem w tym. Ale czy ten gest to jest taki, że w zasadzie nic więcej nie możemy zrobić? Litwa, jak i cała Unia Europejska, jest wypychnięta z polityki w Białorusi. W ogóle w jakich sprawach ona może robić jaki wpływ w Białorusi? Nijakich. W teraźniejszej sytuacji nie ma nijakiego szansu na robienie tego. To ostaje się tylko symboliczny gest. Bardzo ładny gest ze strony prezydenta, tu nie ulega wątpliwości. Jest to jeszcze jedna możliwość nagłośnienia tych protestów, ale nie zapominajmy, że na całym świecie mamy konfliktów całą masę. Jest masa ludzi, którzy walczą o ten pokój. Nie zapominajmy, że białoruska opozycja jako ruch został już w Europie odpowiednio zauważony i uhonorowany. Więc to też może wpływać na to, że liderka tego ruchu, członkowie komisji przyznającej Nobla mogą uznać, że już tyle razy ktoś tam uhonorował i pokazywał ten ruch, że nie ma sensu jeszcze raz tego robić. No bo to jest tak, że tych gestów mamy sporo. Na przykład w ciągu ostatnich miesięcy Cichanouska w Parlamencie Europejskim odegrała Nagrodę Sacharowa, przyznana dla białoruskiej opozycji, bo to często właśnie nie ona, tylko jak gdyby w imieniu całej społeczności czy opozycji białoruskiej odbiera. Na Litwie właśnie 13 stycznia odebrała Nagrodę Wolności. Ten poniedziałek wręczyła honorowe, z kolei już ona, jako przedstawicielka narodu białoruskiego, wręczyła honorowe oznaki litewskim archeologom, którzy odkryli powstańców na Górze Zamkowej w Wilnie. Także tych gestów jest sporo, ale realnie, no właśnie, czy one się nie dewaluują? Czy jednak te gesty są czymś istotnym? Nie wiem, są odbierane na Białorusi, dodają otuchy zapalu jakby też Białorusinom do dalszej walki? Ja uważam, że każda uwaga do sytuacji w moim kraju jest ogromnie ważna i ma ogromne znaczenie. Bo rozumiem, że jak nie ma takich wielkich teraz masowych wieców, bo jest zima, mniejsza uwaga, pandemia, już schodzimy z pierwszych stron i dlatego właśnie ta uwaga nawet w postaci takich gestów jest ogromnie ważna. Rozumiemy też, że nikt w Europie, ja powiem, że nawet w Białorusi nie spodziewał się takich wydarzeń, że tak potoczy się, że tak długo, prawie już pół roku będą trwali protesty i w ogóle zaostrzenie represji i tak dalej, cała ta sytuacja w Białorusi. I że sami
Białorusini się nie zniechęcą, bo to jednak wszyscy chyba nie i Łukaszenka stawiał na to, że się to naturalnie wyczerpie ta energia. Nie zniechęcą, to już nawet widać po prostu i czuć w całym społeczeństwie, w transporcie, wszędzie. To jest po prostu ludzie rozumieją, że tak jak na początku mówili, władza wybrała inny sposób rozmowy ze społeczeństwem. Gwałt. I to jest społeczeństwo się na to nie godzi. Nie godzi, oczywiście, to można, to już słynne te powiedzenie, że na tych bagnetach można rządzić, czy raczej nie rządzić, tylko utrzymywać władzę, ale to niedługo. Zapytaliśmy też mieszkańców Wilna na ulicy, co sądzą, czy Litwa wystarczająco popiera Białoruś, a może za bardzo wręcz ingeruje w sprawy w końcu co i sąsiada i niepodległego kraju. Politycy kanalami dyplomatycznymi chyba pomagają, tak sobie wyobrażam, bo to nasz sąsiad. Mamy dostatecznie swoich problemów, ale dlaczegoś pomagamy Białorusi? Wydaje mi się, że wystarczająco pomagamy, a co jeszcze możemy zrobić? Możliwości dla biznesu próbuje się stworzyć. Potrzebne są bardziej zdecydowane kroki, żeby były one większe. Wydaje mi się, że my najwięcej mówimy o wolności na Białorusi. Nie interesowałam się tą kwestią. Niczego nie mogę powiedzieć. Jakie są możliwości udzielania tej pomocy? Nie można też o swoich obywatelach zapomnieć. Nie interesuję się polityką, nie chcę też komentować. Nikt więcej nie pomaga. Proszę powiedzieć, kto jeszcze pomaga? Nic nie wiem na ten temat, przepraszam. Każde państwo powinno samo się gospodarzyć i nie należy zbytnio się wtrącać. Nie mnie o tym decydować. Co sądzisz o takiej postawie mieszkańców Litwy? Czy nie wiem, może oczekiwali, że są bardziej zaangażowani w popieranie sąsiada? Takich samych ludzi spotkałoby też w Mińsku, w każdym innym miejscu. Ludzie oczywiście w większości swojej zainteresowani codziennym życiem. Nic nowego, tylko gdy mówimy o tej pomocy, czy wystarczająco, czy niewystarczająco, a to jest pytanie, co jeszcze mogłoby zrobić? I to jest pytanie, bo z tego co widzę, Unia Europejska, te różne struktury europejskie, no nie wiem, nie uznali fałszywych wyborów, nie uznali Aleksandra Łukaszenkę za legitymnie wybranego prezydenta. Powiedzieli, że popierają społeczeństwo obywatelskie, są gotowi do dialogu i być pośrednikiem pomiędzy władzą a społeczeństwem obywatelskim. To jest bardzo ważne. Oczywiście, gdy zdarzają się sytuacje, jak Europa wprowadza sankcje, a okazuje się, że przez pewnych lobbystów, pewne biznesy, jak to się u nas mówi, kaszelki Aleksandra Łukaszenki są z tego procesu w pewien sposób wyeliminowani, to... Czyli te sankcje to jednak dobra droga, tylko że taka no, powolna. Powiem tak, może jeszcze 2-3 lata temu byłem przekonany, że sankcje tak naprawdę nie trzeba wprowadzać, bo biją w zwykłych ludzi. Ale z innej strony teraz widzę, że każda minuta takich rozwag oznacza, czy odbywa się w sytuacji, gdy w Białorusi wsadzają do więzienia ludzi na 5-7 lat więzienia za to, że wypowiedzieli swoją alternatywną pozycję wobec Łukaszenki. Codziennie biją ludzi i tak dalej. Trzeba o tym myśleć. Panie Czarnasie, jak to wygląda? Czy Litwa realnie może coś więcej zrobić, czy chce przede wszystkim, czy jednak no, ta kwestia Białorusi to jest tylko rozgrywana, nie wiem, na użytek polityki wewnętrznej? Ja jestem stronnikiem tego poglądu, że to więcej taka sprawa wewnętrznej polityki na Litwie. Czyli taka karta do rozegrania. Bo praktycznie, jeżeli patrzymy na rezultaty tej całej sprawy po wyborach, to Unia Europejska, to też Litwa jest wypychnięta z Białorusi. Nie może robić nijakich wpływów tam. Łukaszenka siada w rękach Putina. Wpływy Rosji zwiększyły się na Białorusi i też groźba bezpieczeństwa i tak dalej dla całego regionu zwiększyła się. To co my tutaj osiągnęli? Jeśli chodzi o realny wymiar tego poparcia i tych starcia zdecydowanie po stronie opozycji białoruskiej, bo to chyba tak raczej trzeba określić, nie przynosi takich wymiernych korzyści. Nawet Litwa na tym traci, bo przecież Łukaszenka w tej chwili próbuje ze wszystkich sił przekierować transport swoich eksportowych towarów przez porty rosyjskie. Ale chodzi tu raczej o to, że obecna władza, a szczególnie jeśli chodzi o konserwatystów,
próbuje w tej chwili udowodnić, że jest władzą pryncypialną, czy może nie patrząca tyle na zyski i straty, ale na pewne pozycje ideologiczne, moralne, że nie wolno poddawać się dyktatorom, dyktatowi dyktatorów i trzeba z nim walczyć. Oczywiście Litwa sama nic nie może zrobić, bo jak tutaj Szerna wspomniał, dziś na Białorusi Litwa nie ma autorytetu, natomiast może... Nie ma autorytetu wśród władz, no właśnie, bo poparcie społeczne, no ostatnio były badania, które pokazały, że 70% mieszkańców Białorusi właśnie pozytywnie ocenia Litwę i też jej działanie, poparcie takie sąsiedzi. Tak, natomiast bardzo dużą rolę może odegrać w kształtowaniu jakby pozycji Unii Europejskiej wobec Białorusi. I gdyby nie pozycja Litwy, podejrzewam, że te sankcje byłyby jeszcze łagodniejsze. No bo też chyba trochę nas historia zobowiązuje. Zresztą nasze dyskusje przygląda się jak zwykle Ania Adamowicz ze swego bujwickiego kamuszka ma też trzy grosze do tej właśnie historii naszej wspólnej. Chciałam powiedzieć, byliśmy niedawno świadkami bezprecedensowego zrywu wolnościowego na Białorusi. Ale muszę się poprawić, jesteśmy. Przecież ta gorąca lawa gniewu, która przerwała nareszcie twardą, szarą skorupę dyktatury, jeszcze się żarzy, jeszcze płynie. Młodzi na ulicach Mińska słuchali pieśni Kaczmarskiego i Coya. Doskonałym mottem do tych wydarzeń mogłyby być słowa jednego z wierszy Edwarda Stachury. Człowiek człowiekowi lomem, człowiek człowiekowi gromem, lecz ty się nie daj skruszyć, lecz ty się nie daj zgluszyć. To naprawdę wymowne, że ten zryw potrafiły poprowadzić za sobą kobiety, a zrobiły to w imię miłości i godności. Dlatego też zgłoszenie przez prezydenta Nausiedę osoby Swietlany Cichanowskiej do pokojowej Nagrody Nobla jest naprawdę na miejscu. I myślę, że rzesze ludzi dobrej woli wspierają ją tutaj, a tam wysoko w zaświatach błogosławi na pewno patronka dzielnych kobiet Eliza Orzeszkowa. A tacy wspaniali synowie ziemi białoruskiej jak Mickiewicz, Moniuszko, Kościuszko cieszą się, że nareszcie doczekali obudzenia potomków Wielkiego Księstwa Litewskiego. I takiego wydarzenia, jakim był Marsz Solidarności od Wilna do Miednik, na przekór wszystkim sceptykom i stronnikom dogadania się z baćką, takie wydarzenie było potrzebne i Białorusinom, i obywatelom Litwy. Przecież nie może być pozostawiony w osamotnieniu naród, który walczy przeciwko upodleniu. Wiersz Stachury kończy się optymistycznie. Człowiek człowiekowi bliźnim. Z bliźnim się można zabliźnić. Nie daj Boże, aby powstały takie blizny, które się nie mogą zabliźnić. I daj Boże, aby solidarność pomogła dzielnej, walczącej Białorusi. Dziękujemy Pani Ani za ładne słowa. Akurat w tym tygodniu minęła 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. No właśnie, generała czyjego? Czy nadal tą historię jakoś dzielimy? Czy już dzielimy się tą historią? Czy to generał już może bardziej białoruski, czy amerykański, czy jednak wciąż polski, czy litewski? Jak to tak wygląda z pozycji białoruskiej? Człowiek Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj jakby nie ma mowy. To jest jedna z tych postaci historycznych, która łączy narody naszej części Europy. Także tutaj... Mało tego, że z Ameryką, tak? Strategicznie dla nas... A to właśnie, strategiczne, tak. Czy ten Kościuszko nadal nas łączy i inspiruje? Czy to jest taka historia, też kolejny symbol, do którego wracamy, ale żadnego przełożenia na współczesność? Panie Szeronosie. No ta świadomość Kościuszki, historyczna świadomość Kościuszki, to oczywiście świadomość dawniej Rzeczpospolitej. I taki symbol, który łączy nas, o którym możemy wszyscy razem rozmawiać, uwielbić i cesztować. Zresztą on nie jest jedynym taką osobą, postacią historyczną, która może łączyć trzy narody albo cztery. Jest postacią, która można powiedzieć była obywatelem właśnie Wielkiej Rzeczpospolitej, która składała się z Polski i z Wielkiego Księstwa Litewskiego, które z kolei składało się jeszcze z mniejszych części. Musimy się tym dzielić, ale też szukać właśnie nowych pomysłów, bo ta historia zobowiązuje nas może do bardziej aktywniejszych działań. Co jeszcze? Może na zakończenie, bo już audycja dobiega końca, króciutko. Co jeszcze mogliby Litwa i Polska zrobić dla Białorusi? Ja tylko Kościuszce powiem jeszcze, dodam, że nie trzeba się dzielić, tylko poszerzać właśnie horyzonty i zobaczyć, że to postrzeganie jest... Postrzeganie jego. Właśnie, o to chodzi, także
to jakby tym bym chciał podsumować. Jacek, twoim zdaniem, czego jeszcze brakuje? No przede wszystkim, Litwa robi bardzo dobrą pracę, robotę właśnie będąc adwokatem przede wszystkim w Unii Europejskiej i dając dosyć wyraźny sygnał narodowi białoruskiemu, że w tej chwili będzie prowadziła, czy prowadzi tak zwaną politykę moralną, nie zważając na to, że ponosi konkretne straty finansowe z tego powodu. Także to są mocne akcenty. Ja nie wiem, czy Litwa powinna się jeszcze mocniej w to wszystko angażować w jakikolwiek sposób. Chyba, żeby zrobić to, co Polska robiła w końcu lat 90. Solidarność po swoich doświadczeniach z roku 80, z lat 70. Tak jak tutaj powiedzmy Wilno udziela, czy TVP Wilno udziela Bełsatowi pomoc w realizacji różnych programów. Także być może tutaj jest ta droga, żeby zwiększyć, czy powiedzmy mamy i Radio Rakiem. Czyli wsparcie finansowe organizacji tej opozycji białoruskiej i techniczne różne działań, projektów. Tak, panie Szeronasie, czy to, czy jeszcze coś możemy zrobić na zakończenie? Ja myślę, że to jeżeli chcemy być takim symbolem popierania demokracji nie tylko na Białorusi, ale w całym świecie, to oczywiście trzeba poszerzyć nasze horyzonty. I na przykład po co jesteśmy bratankami Alijewa czy Erdogana, a z drugiej strony nie lubimy Łukaszenka. No Erdogan czy Alijew też nie jest największym demokratem na świecie, tak? Znamy, gdzie oni są, ale taki postępnej politycy wobec różnych dyktatorów, ja myślę, że my potrzebujemy. Czyli konsekwencje. Dziękuję bardzo. Audycja dobiegła już końca. Dziękuję naszym gościom. Akurat mieliśmy tutaj całe Wielkie Księstwo Litewskie, tak, bo i Białoruś, i Litwę, i Królestwo. Ja tutaj reprezentuję tradycję Polski Wielkiego Księstwa. Dziękujemy naszym widzom za to, że byli z nami. Na zakończenie od też naszego kolegi Litwina, karykaturzysty Juciusa, prezenta dla naszych gości. Miłego wieczoru niedzielnego życzę i do spotkania za tydzień, jak zwykle, w klubie redaktorów na TVP Wilno.